taki Wojciech Gwizdak. O matko. No właśnie, mamy inni niewierzący, co mi przypomina tą Dusza krucjatę przeciwko z pana punktu widzenia wiernym. To są właśnie jakieś procedury, mechanizmy, które coś tam mają robić z mojego punktu widzenia. To jest nie wiem, wyruszenie z dowolnego miejsca, na przykład w województwie mazowieckim, gdzie tylko i przejechanie się do dowolnego miejsca, rozejrzenie się i powiedzenie, bo nie działa. Nieważne jakie macie tam, nieważne jakie tam macie mechanizmy, to po prostu nie działa. Słynne już również na cały świat. Tu teraz porusza pan problem dokładu przestrzennego, a ład przestrzenny niestety nie podlega etyce, ponieważ ład przestrzenny jest sumą pojedynczych zdarzeń. Nie przedstawiający całej tu, sytuacji. Ale co się w tych pojedynczych zdarzeniach dzieje, jeżeli suma jest taka? Na tym filmie widzimy, dlaczego ta suma pojedynczych zdarzeń we Włoszech albo we Francji, albo są wszędzie te zjawiska takie holistyczne, nazwijmy to, czyli większa skala tych ustalonych problemy. Znaczy, moja teoria na ten temat jest zupełnie nie tycząca się tego. Otóż ja uważam, że ład przestrzenny jest pewnym odbiciem. Znaczy, w ogóle urbanistyka jest pewnym odbiciem władzy. Na Twitterze gdzieś tak, wbrew zaskakującym doniesieniom, moja żona wyciśnęła, że ponieważ my mamy władzę, urbanistyka nie znosi demokracji. Tak powiem, urbanistyka jest najlepsze przykłady urbanistyki, są działaniami totalitarnymi, które będą dokonywane w danej chwili, wywoływały wielkie oburzenie. Ja bym tego przecież nie nazwał fake news, bo to już co się wydarzyło, tak było. Jest to po prostu zła interpretacja. Przytoczę taki prosty przykład, bardzo znany w urbanistyce, czyli tyczenie osi paryskiej wielkiej przez barona Osmana, czy Hausmana, jak zostają za Napoleona III. No, po prostu człowiek burzył. To jest zapamiętanie, bo miała być linia prosta. No, teraz nie wyobrażamy sobie Paryża i są zalety z tego tytułu, że ten Paryż jest tak ładnie prosto pocięty, są urbanistyczne bardzo, no Warszawie już podobnie na przykład. Warszawa też ma piękne osiedle poprzecinane liniami obrony, tylko i wyłącznie wojen i rewolucji. No, na przykład, Więc raz, że działania takie urbanistyczne na papierze sobie trzeba na tej mapie może wymyślać, a z drugiej strony u nas jest jednak parę przepisów, które jakby źle działają. To znaczy, ja zgłaszam taką tezę, że u nas powinien być zapis w prawie o planowaniu przestrzennym, że jest zakaz przekształcania terenów rolnych na tereny uprawne bez obligatoryjnego planu miejscowego i zatarcia wszystkich granic działań. Bo mamy taką sytuację, gdzie podziały rolne, łanowe, parometrowe, wąskie działki w Warszawie się buduje wieżowce do tego typu podziała. Także to jest słabość przepisów prawa, bo jeżeli ja jako architekt dostanę jedną taką działkę, no to ja nie mogę wpłynąć na już istniejące. Razem on wszędzie przekroczył pierwszy. Ja tylko próbuję w jakimś stopniu dostosować do tego. Dobrze, ale czy w takim razie inicjatywa nie powinna ze Stowarzyszenia Architektów, którzy mówią, nie godzimy się na to i jednym głosem mówimy, po pierwsze nie robimy tego, po drugie wpływamy na ustawodawcę, żeby zmienił te przepisy, bo przyszłe pokolenie nam podziękują. To jest nadzieję, że tak samo można powiedzieć o niektórych przepisach podatkowych, skoro te grupy, które są z tym związane, też nie potrafią przebaczyć. To jest pewna, ale to jest masa zawody zaufania publicznego. Poza te przepisy podatkowe są przepisy lekarze. Lekarze też mają problemy z służby zdrowia, są też problemy przecież. Prawnicy też są zawody zaufania, tylko że nie mają problemy, to nie zwolnią mnie. Prawnicy mają lepiej, bo oni jeszcze sami tworzą prawo. Generalnie są zainteresowani, można powiedzieć, że prawo było skomplikowane, tylko mam też wrażenie, że my architekci jesteśmy ofiarą. Czy architekci jako ofiary? Więc ofiary, bo ofiary. A kiedy architekci wezmą odpowiedzialność? No bierzemy odpowiedzialność przy każdym szkoleniu, które są na projekcie, że jest zaprojektowane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, ale już nie estetycznej. Estetyka jest bardzo ciężko skodyfikować, tak naprawdę, no i nie da się do końca powiedzieć, co się zła decyzja. No ja podam przykład.
piątku parę rozmawiali, jak ich postawiono wieżę Eiffla, to były wręcz petycje, żeby tą wieżę jednak po roku, bo na rok miasta, żeby było jednak na pożytki, to jest, nie pamiętam nazwy, ale to jakieś znane nazwy się podpisywały. No teraz nie wyobrażamy parę, żeby z wieżę Eiffla tu nagle z takich nasi rozwiązali nawet na wyjątku z World Trade Center. Nie chcielibyśmy widzieć w Paryżu, a to jest wieża Eiffla. Tak powiem, więc estetyka też się zmienia. Ja mam wrażenie, chodząc po miastach, które ja uważam za spójne, urbanistyczne, że winę nie ponosi architekt, znaczy w Polsce przynajmniej nie ponosi winy architekt, który robi budynek na jednej działce, tylko pojedyncze budynki nie składają się w całość. Brakuje myślenia całościowego. Jak ktoś mi pokazał, nie wiem, parę wsi, to ja jestem w stanie po różnych zdjęcia, takie mapy urbanistyczne, zdjęcia z Google'a, paru wsi w Polsce i w innych krajach, ja jestem w stanie w ciemno wskazać, która jest Polska, bo ja widzę to po sposobie sprawy, tak zwane takiego sprawy, czyli tego kontrolowanego, trochę zrywa się. Ja jeszcze na dwa zjawiska chciałem zwrócić uwagę. Gdyby było tak, że ja sobie mogę wybudować domek, gdzie chcę, ale do niego dociągnąć wszystkie instalacje, to muszę za to zapłacić. To byłby mechanizm, który spowodowałby jednak takie, że ludzie by się chętnie budowali bliżej skupisk miejskich. Drugie zjawisko to jest takie, znaczy w związku z tym, że za bardzo wiele sieci, za połączenie tych sieci odpowiada gestor mediów, to występuje takie zjawisko, które zostało bardzo nagłośnione czy rozpowszechnione, czyli prywatyzacja zysków, nacjonalizacja kosztów. Czyli ja sobie buduję tam, gdzie mam, nie wiem, ładny widok, gdzie tam ojciec miał działkę, czy ja też chcę mieć działkę, ale już te koszta, już proszę mi połączenia gazowe na cały region. Nie wiem, tak samo planuje Chorwacja, bo proszę mi prąd podciągnąć, proszę mi kanalizację zrobić, proszę mi dziecko zabrać busem. Jasne, znaczy jednak nie jest tak, że wygodniej jest mówić, że to nie my architekci, że to jest wyżej, że to jest poza nami, dlatego że gdyby trzeba było wziąć za to odpowiedzialność, to było mniej roboty dla was architektów, a dlaczego mniej roboty? No bo już nie mam, mówię, no bo jak się idę do pana i powiem, proszę pana, mam działkę, odroniłem, walnie mi pan tu taki 5-metrowy budyneczek, to pan mówi, a za tyle, okej. Ona jest no bardzo kontrowersyjna, także sama pieniądze. Tak, a gdyby pan przyszedł do pana i pan tu musiał powiedzieć, wie pan, muszę najpierw porozmawiać z kolegami, którzy projektują na sąsiednich działkach. Być może mieć pięter to za dużo, być może to w ogóle jest miejsce, w którym powinien być pomnik, ale nie pomnik mieszkalny. Jak pan spojrzy na okolice, na piękno przyrody, no dobrze, to z pokolenia skorzystają przyszłe, ale pan nie zarobi. Zgodnie z ustawą o planowaniu przestrzennym za planowanie przestrzenne odpowiadają władze. Mimo to leży obszarowe, jak mówimy o wpływach o praktyce, ponieważ gminy wydają warunki zabudowy, gdzie się tylko chce. Zresztą parę lat temu zostało policzone, że w Polsce, nie wiem, może różne rzeczy słyszałem, że mamy za mnimi planami miejscowymi, które nie pokrywają całego kraju. Mamy od 80 milionów ludzi mogłoby mieszkać, nawet do 300 słyszałem takie dokładnie teraz rozmowy, teraz mówię, czyli u nas gminy na tym mają sobie przeznaczają za dużo obszarów na teren zabudowy. Podobno w Szwajcarii jest tak, że żeby zacząć nowy teren pod budowę, to stary musi się wyczerpać. Musi być już cały zabudowany. Na takim przepisu nie ma. Wie pan, ja sam widzę, chodzimy o coś takiego, że w Polsce, nie tylko w Polsce, w innych miejscach też, jest pewna szara strefa, wynikająca z tego, że pewne rzeczy są niedoprecyzowane. Pan zresztą sam o tym widział, na przykład, kiedy coś konstrukcja jest budowlą, kiedy jest budynku. No tak, chyba tak. No więc teraz można naginać te przepisy i mówić, no jest tak, więc ja nie wiem, gdyby było precyzyjnie, to no to pewnie wtedy się zastanawiam, ale teraz nie muszę, więc mogę. Ale jest coś takiego, że trzeba postąpić po prostu. Trump wreszcie zwraca się przeciwko Rosji, pisze Daily Mail. Właściwie. Podkreśla, że prezydenta zmyślą o przyszłości. Pełnych entuzjazmu ludzi. To było nie tłumaczcie się, że przepisy na to pozwalają, tylko powiedzieć, ale zauważa, przepisy na to pozwalają, a ja na to nie pozwalam, bo no właśnie, bo ta etyka. Dziennik uważa, że prezydent, to o czym pan mówi?
wybrał Polskę jako rozgrzewkę przed szczytem G20, bo jej nacjonalistyczny rząd mocno oddany jest konserwatywnej chrześcijańskiej kulturze, którą Trump wychwalał jako duszę Europy. W komentarzu redakcyjnym Gabian ocenił jego poparcie dla nacjonalistycznego, populistycznego, skonfliktowanego z Unią gabinetu mówi wiele o tym, jak Trump postrzega Zachód. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Grudniowy szczyt G20 w Hamburgu jest pociągiem, ale nie bez przeszkód. Niemiecka policja rozwiązała wieczorem planowany pochód przeciwników szczytu. Wcześniej na ulicach miasta doszło do gwałtownych potyczek z policją. Uczestnicy manifestacji odrzucili funkcjonariuszy kamieniami i butelkami. Policja odpowiedziała użyciem armaty i gazu pieprzowego. Demonstranci zapewniają, że policja nie miała powodów do tak brutalnych działań. Nic groźnego się nie działo, wszystko odbywało się w duchu pokojowym, całkiem spokojnie. Wyglądało jak na koncercie, potem nagle eksplodowało. Nie rozumiem tego. Szczerze mówiąc, jestem w szoku. Demonstranci protestowali pod pasłem Welcome to Hell, witamy w piekle, przeciwko polityce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa, teraz przeciwko szczytowi przywódców G20. Władze Hamburga spodziewają się, że w ciągu weekendu do miasta może przyjechać nawet 100 tysięcy demonstrantów. Polskie Radio 24. Mówiłem wszystko. Zakończyła się wizyta Donalda Trumpa w Polsce. Zaraz dojdzie do rewizyty. Prezydent Andrzej Duda spotka się z przywódcą USA w Białym Domu. W trakcie tej wizyty w Polsce prezydent Donald Trump wziął udział m.in. w szczycie Półmorza. Kluczowym punktem wizyty prezydenta USA było przemówienie, które wygłosił na Placu Krasińskich w Warszawie. Donald Trump chwalił Polskę i Polaków, a także zapewnił, że Amerykanie respektują artykuł 5 Traktatu Warszawskiego, mówiąc o kolektywnej obronie. Wizyta prezydenta USA w naszym kraju i jej wojskowy wymiar. Dla Polskiego Radia skomentował w rozmowie z Agnieszką Jaśkiewicz minister obrony narodowej Antoni Macierewicz. Słowa prezydenta Donalda Trumpa. Jedne ze słów. Polska to nie tylko wielki przyjaciel USA, ale także prawdziwy ważny sojusznik, jeżeli chodzi o współpracę wojskową. Co dla pana oznaczają takie słowa, jak pan je słyszy? To było jedno z najwspanialszych przemówień w obronie cywilizacji zachodniej. Przemówień pokazujących rolę Polski w najnowszej historii Europy, świat, jakie wolę kiedykolwiek słyszałem. Muszę powiedzieć, że nie znam Polaka, który by słuchał tego przemówienia i nie wzruszył się z jednej strony, a z drugiej strony nie był dumny z własnej historii i z własnej współczesności, z naszych dzisiejszych osiągnięć, w tym także związanych ze współpracą militarną ze Stanami Zjednoczonymi, w tym także związanych z obecnością wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce, w tym także związanych ze współpracą naszych przemysłów obronnych i ze współpracą na polu wyposażania polskich sprzętów amerykańskich. Tak się wiązuje z oficjalnym wnioskiem umożliwiającym kompatriotów, czyli systemem rakietowego i dotyczącą hajmarki MR, czyli sprzętów rakietowego średniego zasięgu po testach rakietowo-stwierdzenie trwałości sojuszu polsko-amerykańskiego. Do coraz nawet więcej zmienia się geopolityka Europy, zmienia się geopolityka świata. To, co było jedynie planem, zamierzeniem sojusz amerykańsko-polski, sojusz środkowo-europejski, jako wzmocnienie i rozwój potencjału Unii Europejskiej, to się też pokaże. Prezydent Donald Trump wspominał kilkakrotnie o tym, jak wielu żołnierzy Stanów Zjednoczonych jest w Polsce teraz. Dziękował za to przyjęcie, ale przewidywałem przyszłość. Wspominał też o tym, że będzie potrzebny sojusz amerykański. Jeszcze raz mówię. Wojsko amerykańskie są od dawna tutaj na tej ziemi i będziemy dalej współpracowali tak, żeby Wojtosław Fuchman był jak najbliższy, tak, żeby nikt nie zagroził Polsce, nowa kategoria samochodów i stał się najpopularniejszym crossoverem w Europie. Na Ukrainie, które są zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy, dla bezpieczeństwa świata, dla bezpieczeństwa atomskimi, bardzo jasno i dobitnie, że Rosja musi zmienić swoje zachowanie zarówno tutaj w Europie, jak i przy Unii, bardzo jasno, że
4 dni okazji w Karton Lifestyle w drogeriach Superfarm. Tylko do niedzieli 9 lipca wszystkie kosmetyki Vichy aż 45% taniej, a dodatkowo aż 40% rabatu na produkty do golenia i depilacji w Superfarm. Szczegóły w drogeriach Superfarm. Recepta na piękno, recepta na zdrowie. Twoja obawa przed zabaleniem przez zabalenia będzie się ustalaliśmy z naszymi sojusznikami. Dysmoksan, aż 87% osób potwierdziło, że dysmoksan faktycznie wyeliminował u nich kłód nikotynowy. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Dane z badania wiosnowego typu osób, które przyczyniły się z dysmoksanem, cytyna podrania i temata są otwarte przeciwwskazania. Nadwrażliwość do kolejnych substancji jest na nadwładzie celusiowa. Zaburzenie rytmu serca i dawno przykryty zawał serca lub utrwują się u żakami niepiersią afrofar. Światło do cykli Yamaha zapraszają na motocykl Voyagrezę. Czeka na was moce trakcji, jazdy testowe motocyklami, kończyk zabaw dla dzieci i konkursy. A w sobotni wieczór plenerowy kino motocyklowe Mad Max na drodze gniewu. 8-9 lipca zapraszamy od godziny 12, ulica Czerska 8/10. Partnerem medialnym wydarzenia jest Co jest grane 24. Gdy dywersja informacyjna ma olbrzymie znaczenie, mówienie prawdy przez media jest niestety na to sposób. Tabletki Remedia Stres dostępne w Rossmanie. Zwłaszcza latem jest przeżywa wiele sytuacji stresowych. Podróże, nowe miejsca albo rozłąka z właścicielem. Remedia zawiera składniki zmniejszające podatność psa na stres oraz działające uspokajająco i przeciwlękowo. Ile stresy? Co piesek dostanie? Tabletki Remedia Stres. Kupione w Rossmanie. Dekret Napoleona w hipermarketach Carrefour należy dać super rabat. Niech na wszystkie baseny będzie 20% rabat w postaci e-bonu na kolejne zakupy. I tak ma być od piątku 7 lipca do niedzieli 9 lipca. Regulamin na Carrefour.pl. Carrefour to wszystko dla ciebie. Jaka jest wola, jakie jest dążenie, jaki jest zamiar Stanów Zjednoczonych, jeżeli chodzi o system Patriot. Bardzo wiele rzeczy było tam od dawna już uzgodnionych, ale dopiero rozmawialiśmy z panem sekretarzem obrony Matizem w ciągu ostatnich 2 miesięcy doprowadziły do tego właśnie dokumentu, który jasno mówi, że Stany Zjednoczone zgadzają się. Zapraszamy. Polsko-amerykańska umowa na dostawę systemu obrony powietrznej Patriot zostanie podpisana jeszcze w tym roku, zapewnia reporterkę TOK FM Karolinę Lewicką. Wiceminister obrony Bartosz Koplacki. Niewiążące memorandum w tej sprawie zostało podpisane wczoraj podczas wizyty w Polsce amerykańskiej delegacji. Staranie o zakup sprzętu rozpoczął rząd PO-PSL w 2015 roku. Michał Gorbaczow wzywa prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych do tego, by dali nowy impuls stosunkom dwustronnym. Były przywódca ZSRR zwrócił się z apelem do obu liderów wczoraj w przeddzień ich pierwszej rozmowy twarzą w twarz na szczycie G20 w Hamburgu. Nawiązał do tego, co on i Ronald Reagan zrobili w 1986 roku. Gorbaczow apeluje, aby podczas rozmów wyłożyć na stół wszystkie problemy i rozpocząć pracę nad szerokim porozumieniem. Słuchasz informacji TOK FM. Dwaj Amerykanie i Hiszpan wzięci na rogi w pierwszej tegorocznej gonitwie z bykami w Pampelunie na północy Hiszpanii. Jeden z nich jest w ciężkim stanie. Rozpoczęła się coroczna fiesta po czci świętego Fermina. Gonitwy będą odbywać się przez cały tydzień. Ich uczestnicy uciekają przed zwierzętami, które później giną na arenie. Kolejne informacje Radio TOK FM o 11. W nich o kontrowersyjnym odszkodowaniu, jakie rząd Kanady wypłacił mężczyźnie przetrzymywanemu w więzieniu Guantanamo. Mężczyzna wcześniej został skazany za zabicie amerykańskiego żołnierza w Afganistanie. Przed sądem dowiódł, że w więzieniu i w trakcie postępowania złamano jego prawa, a sąd zdecydował o tym, że odszkodowanie ma wynieść równowartość 8 milionów dolarów. Więcej o tej sprawie za niespełna 20 minut zapraszam już w imieniu Małgorzaty Mostowiec. Pogoda. Gwałtowne burze mogą dziś przechodzić nad południowo-zachodnimi krańcami Polski. Przelotne opady również tu możliwe lokalnie, także na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Bez deszczu na Warmii, Mazurach, Mazowszu i Poznaniu. Jutro lokalnie opady i burze już niemal w całej Polsce. Niedzielę synoptycy zapowiadają natomiast pogodną. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Donald Trump z tą obecnością poparł rząd Polski w jego walce z Unią Europejską. Jemu samemu udało się osiągnąć to, na czym mu zależało, czyli na ciepłym przyjęciu przez publiczność składającą się ze zwolenników rządzącej partii, stwierdza Le Monde, który zaznacza liczne gesty wobec Polaków, ich możliwej historii i bohaterstwa. Francuska Gazeta podkreśla, że w przededniu pierwszego oficjalnego spotkania Trumpa z Putinem prezydent Stanów Zjednoczonych skierował w stronę Rosji zdecydowane przesłanie, by przestała destabilizować sytuację na Ukrainie i popierać reżimy w
ekspozy. W Iranie z kolei prawicowy dziennik Mediker wprawdzie też cytuje słowa prezydenta Warszawy w stosunku do Rosji, ale jednocześnie podkreśla, że takie stanowisko to rzadkość w wystąpieniach wobec tego prezydenta USA, gdzieś zazwyczaj, jak uważa francuska gazeta, bardzo łagodnie sposób traktuje Putina, podkreślając, że zależy mu na konstruktywnych stosunkach z Rosją. Figaro przypomina przy tym wiele ciepłych słów wobec Putina, jakie padały z ust Donalda Trumpa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Z kolei w cieniu wołających worytach rozpoczął się w Hamburgu szczyt G20. Na wczoraj wieczorem doszło do spotkania kanclerz Niemiec Angeli Merkel z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Dzisiaj wszyscy oczekują na spotkanie Władimira Putina z amerykańskim prezydentem. Komentarze po wczorajszej ponadgodzinnej rozmowie Angeli Merkel z Donaldem Trumpem są umiarkowane. Media podkreślają przyjazną atmosferę, ale milczą o tym, czy udało się przekonać Donalda Trumpa do wolnego handlu i powrotu do paktu klimatycznego. Wszyscy z niecierpliwością oczekują na przyjazd do Hamburga Władimira Putina i na jego spotkanie z Donaldem Trumpem, które jest wydarzeniem numer jeden obecnego szczytu. Niemieccy komentatorzy twierdzą, że obydwaj przywódcy będą rozmawiali o stronie klimatu, sytuacji w Syrii, w Korei Północnej i kryzysie na Ukrainie. Niemieckie media spekulują, czy jest możliwe amerykańsko-rosyjskie porozumienie w sytuacji, kiedy w Warszawie Donald Trump krytykował Rosję, zarzucając jej działania destabilizujące. Rozpoczęciu szczytu towarzyszą zamieszki uliczne. Przez całą noc dochodziło w licznych częściach miasta do starć anarchistów z policją. Płynęły barykady. Podczas starć rannych zostało 76 policjantów oraz kilkudziesięciu. A ona mówi, ale dlaczego w Niemczech mogę być lekarzem, a w Polsce mogę być tylko pielęgniarką? Teraz wkracza pan jeszcze na kolejną nową działkę. Niestety każdy kraj ma troszkę inaczej ustawiony system. Już politolog, Fundacja Pułaskiego. Czyli jeżeli byśmy narysowali taką oś, zaczęli od procesu patentowego, realizacji, wykonawstwa, kolejne te procesy, to w każdym kraju innym miejscu tego procesu jest kontrola państwa nad jakością wykonywania projektu. Mogą być takie kraje, gdzie zaprojektować sobie może każdy, ale na przykład przy realizacji państwo ma kontrolę. Tak, zwróciłem przy walki. Tak. U nas państwo postawiło na inny system, że telewizje mogły zarejestrować tłumy. Nie kontrolujemy, znaczy kontrola polega na tym, że przypisujemy konkretne zawody do konkretnych faz projektu. Państwo mówi, urzędnik nie sprawdza projektu, to tak było przed dziesięcioma rokami, że urzędnicy sprawdzali projektów, którzy nie sprawdzają projektów, ale za to sprawdzają tylko, czy robiła uprawniona osoba do projektowania. Dlatego jak porównujemy te systemy, to wychodzą różne, mogą być czasami różne dziwne przypadki, różnice, ale nie wynikają z tego, że w Polsce architekci chcieliby coś zabrać inżynierom, bo my nie chcemy nic zabierać. No oni są wykształceni, ale inżynierowie od co innego. Donald Trump powiedział w Warszawie kilka istotnych chyba, że słuchamy różnych głosów. To może słuchamy różnych głosów. No nie wiem, no to w takim razie może by doniesienie do CBA, że podcast mówi, że na przykład w Polsce marnuje się środki publiczne kształcąc architektów, skoro można kształcąc inżynierów, kształcić również architektów, to po co są wydziały architektury w Polsce, na świecie, może nawet w Europie. Rządowej. Jest w całej Europie to nie, bo zdaje się, że inżynier w całej Europie ma podobne uprawnienia do architekta wobec Polski. Tylko też będzie tylko pewnych kategorii budynków nie może dotykać, a w Polsce nie może sobie nawet budować domu na działce. To tak nie jest, to tak jest. Jest wręcz odwrotnie, a na całym świecie, jak na przykład jeżdżę sobie w moim firmie ulubionej Włoch, za światło, fotografuję sobie tablicę dróg formacyjnych, to duże zaskoczenie, cztery przypadki na pięć, ta sama osoba jest kierownikiem budowy i projektantem. De facto, w Polsce wyrzucono w 1994 roku bodajże w firmie budowy, wyrzucono architektów z budowy, w Polsce zajmują tylko projektowaniem, dlatego relatywnie poprzez mało architektów w stosunku do procentowo nawet tam przeciętnej 10 tysięcy mieszkańców. Być może będzie to tak po prostu architekt w innym kraju odpowiada za cały proces, czyli on projektuje, bardzo często jest też kierownikiem budowy, czyli realizuje architekt, nawet inżynier. On już nie jest tak jak w sensie projektowym, jakby jest pod architektem, czyli jak ja powiem, gdzie ma być ściana, to konstruktor policzy tą ścianę, jak powiem, gdzie chce mieć łazienkę, to instalator podłączy do tego rurkę. Tak samo jest na budowie. Architekt mówi, gdzie stawia ściany, a inżynier uzbroi te fundamenty, czyli sprawia jej izolację.
inżynier ma wystarczające wykształcenie, żeby sobie zaprojektować domek jednorodzinny? Malutki na działeczkę. Ja powiem panu tak, ja generalnie w ogóle uważam, że może powinno być tak, że każdy powinien sobie zaprojektować własny domek, pod warunkiem, że jak na przykład, nie wiem, zawali mu się strop, to nie pójdzie do Państwowej Służby Zdrowia, to znaczy, że zewnętrznie nie będziemy ubezpieczeniowo chodzić osób inwalidzeo, zaraz chwileczkę, pomiędzy tym, że każdy sobie może projektować domek, a to, że osoby, które mają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie do tego, żeby to zrobić, jest jednak jeszcze sporo przestrzeni. Ale musi być pewna konsekwencja, nie? Znaczy, nie może być tam prywatyzacja zysków i nacjonalizacji kosztów. Moje pytanie brzmi, czy inżynier ma wystarczające wykształcenie i doświadczenie, żeby zaprojektować sobie mały domeczek na działkę? Uważam, mam takie same kształcenie jak każdy obywatel. Znaczy, jeżeli inżynier mógłby projektować domki, to tak samo każdy obywatel mógłby projektować, bo każdy z nas użytkuje domki, no ja chciałbym mieć dom, jak tu, jak ma sąsiad, no mogę sobie narysować ten dom. Proszę bardzo, narysować. Czyli inżynier po studiach, myślałem, że architekci pracują, nie uzyskuje jakiejś większej wiedzy czy doświadczenia niż na przykład się nie uczą projektowania architektonicznego. Oni się uczą rozwiązywać konkretne problemy. To znaczy, mam drzwi, to muszę mieć na wprost, żeby się ściana zawaliła i konstruktor na przykład potrafi policzyć, jakie tam powinno być zbrojenie, jakiego użyć betonu, jak to zaszalować. Jeżeli mamy ścianę, to konstruktor wie, że nie wiem, narożniku należy dać żel betowy, należy taki fundament. Inżynierowie dostają podkłady od architektów, oni nie wiedzą skąd się te podkłady biorą. Inżynier świetnie rozłoży ścianę, ale on nie wie dlaczego ta ściana jest w tym miejscu, a nie w innym miejscu. On tego nie musi wiedzieć, bo ta wiedza mu nie jest potrzebna do rozwiązywania jego problemu. Tak samo jest z pozostałymi branżami. To ja decyduję, gdzie ma być łazienka, jak ta łazienka jest rozwiązana, a instalator ma mi podłączyć wodę, kanalizację. Oczywiście może się zdarzyć tak, że nie zgłasza instalator, że się nie da z jakichś tam względów i negocjujemy. Tak samo może być konstruktor. Przyjąłem za szeroki rozstaw ścian, nie da się zrobić strachu, musimy wejść w szkół, ale to architekt decyduje. Funkcja architekta wywodzi się rozumiem, tylko od takiego budowniczego musi być jedna osoba, która spina wszystko w jedną całość. Zaskakuje mnie to, co pan mówi w kontekście tego, tej hipotetycznej sytuacji strajku architektów. Powiedział pan, że wtedy minister by rozszerzył to pewnie na inżynierów. Ale jak można rozszerzyć wpłynie na inżynierów, którzy nie mają, oni mają wiedzę architektonicznej z tego, co pan mówi. Myśmy robili kiedyś badania, znaczy badania takie, programy nauczania, żeby porównać z takiego projektowania architektonicznego na Wydziale Architektury Szkoły w sumie przez całe studia z około 2000 godzin, a inżynierowie mają 50 godzin. Pytanie, to jeżeli oni potrafią projektować, to znaczy, ja się nie zaprzeczam, że pojedynczo się może zdarzyć bardzo bystry inżynier, który przewyższy nie jednego architekta i są takie przypadki, ale no, my nie mówimy o jednostkowych przypadkach, tylko mówimy o systemie. System powinien być taki, że kogoś czegoś uczymy, to on będzie lepiej wiedział niż ktoś, kto tego nie uczymy. Nie? W rekompensacie jest tak, że architekci mają mniej godzin z konstrukcji stalowych, żelbetowych, a więcej na ten temat wiedzą inżynierowie, bo jak pan sam wie, świat się specjalizuje i raczej zawody się rozszczepiają, a nie łączą. No my obecnie jesteśmy świadkiem powstawania, wydzielania się zawodu geotechnika, czyli osób, które się zajmują posadowieniem budynku. Jeszcze niedawno nie rozróżniało się elektryka silnoprądowego i słaboprądowego. Teraz to są dwie osobne dziedziny, więc te zawody się rozszczepiają, a nie łączą. Są coraz dalej. My coraz mniej wiemy o swoich pokrewnych dziedzinach. Słyszę pana słyszę na to, żeby i trochę jestem pełen podziwu, mówić. Tylko nie zapominajmy, że te 2000 godzin dobrze taki przekaz. Ta specjalizacja i to serce i to wszystko. Tylko nie jednego nie mogę zrozumieć. Dlaczego jest tak brzydko? Skoro jest tak cudownie. Buduje się interesów. Donald przyjechał tutaj zrobić interesy. Powiedziałbym panu tak, jakby pan rozmawiał z każdym architektem, to każdy powiedział co innego. Zna pan ten dowcip, jak się spotyka dwóch architektów. Jeden mówi do drugiego, czy to twoje dziecko, a ty mówi tak, to moje, ja bym to inaczej zrobił. I podejrzewam, że z kim pan nie rozmawiał, każdy trochę inaczej przedstawi przyczynę tego, dlaczego jest ten wiatr przestrzenny, dlatego ale jednak pamiętam.
czytałem, jak gdzieś w tyle. Jak pan nie ma do końca sprecyzowanej pewności, że coś na pewno jest przyczyną tego braku ładu przestrzennego, to też ciężko z tym walczyć, bo w środowisku nie ma jednoznacznego stwierdzenia, dlaczego tak jest. To jest wygodne. Nie, to nie jest wygodne. Szczerze, jest wygodne. Nie, pani pan zwrócił uwagę na coś takiego, że. No bo nie bierzecie coś na ludzi, że pracujecie z przestrzenią, na którą wpływacie na długie lata, a jednocześnie mówicie, powodów jest wiele, to jest wam wziąłem, ale nie globalnie, nie pracuję globalnie, nie ma, no, jak u nas nie można, nie wiem, wyburzyć budynku, nie wiem, drogi przebić, wyprostować, w ten sposób cała masa zjawisk, prawo planowania przestrzeni jest tak wykorzenięte różnego rodzaju ustawami, że naprawdę nawet jakby ktoś chciał, to bardzo ciężko się przebić z dobrymi pomysłami takimi netoplanistycznymi. Pan jest być może łatwo, bo pan nigdy nie brał udziału ani w planowaniu, ani w projektowaniu, może to z tego tytułu, ale ja sam też się czuję bez siebie. To może czas na nową profesję. Nie, to powiem pan miejsce redaktora. Nie no, cokolwiek, bo wie pan, czy to nie jest trochę tak, że jak człowiek mówi, kurczę, czuję się bez siebie w tym, co robię, mam porzucić, tylko na tyle, albo zmienić, albo zmienić. No ja między tymi aktywami staram się walczyć. Felietonami też. No dobrze, bardzo panu dziękuję za wizytę. No, nie, rozmowa nie była dokładnie na ten temat, jaki miała być. Ale to oznacza, że możemy się spotkać w najbliższym czasie. Tylko jak pan mi wcześniej sprzedał temat, gdybym się lepiej przygotował. Ale temat od wielu jest ten sam, od lat jest ten sam. To jest tak cudownie, to dlaczego jest tak brzydko? Co padło w wystąpieniu Donalda Trumpa, to, że podkreślił wyraźnie. Dlaczego skoro jesteście najlepszymi przyjaciółmi z inżynierami, to inżynierowie nie sądzą, że jesteście najlepszymi przyjaciółmi? Że Polska, silna Polska, w silnej Europie, to także silny sojusz transatlantycki. Wojciech Gwizdak, architekt Prezeskieleckiego Oddziału Stowarzynienia Architektów RP Państwa i Wojewódzkości, informacje o godzinie 11, a po informacjach wracamy do programu OFF CHAR. Jakieś stworzenie gdzieś krótkie przypomnienie o limitach prędkości. Zgodnie z przepisami ustawy prawo ruchu drogowym należy jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem z uwzględnieniem warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności rzeźby terenu, stanu widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, warunków atmosferycznych i natężenia ruchu. To zasada ogólna, jednak ta sama ustawa jasno określa limity prędkości dla poszczególnych dróg. Na obszarze zabudowanym między godziną 5 a 23 maksymalnie można jechać 50 km na godzinę, między 23 a 5 60 na godzinę. W strefie zamieszkania niezależnie od rodziny maksymalna prędkość to 20 km na godzinę. Samochody osobowe, motocykle lub samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 tony mogą jechać na autostradzie maksymalnie 140 km na godzinę, na drodze ekspresowej dwujezdniowej 120 na godzinę, a na jednojezdniowej 100 na godzinę. 100 na godzinę to również limit prędkości na innych drogach dwujezdniowych o przynajmniej dwóch pasach ruchu w każdą stronę poza obszarem zabudowanym, a pozostałych drogach poza obszarem np. krajowych jednojezdniowych limit wynosi 90 km na godzinę. Inne pojazdy, takie jak samochody ciężarowe o masie powyżej 3,5 tony, mogą jechać maksymalnie 80 km na godzinę po autostradach, drogach ekspresowych, drogach dwujezdniowych o przynajmniej dwóch pasach ruchu w każdym kierunku, na pozostałych drogach poza obszarem zabudowanym 70 km na godzinę. Uwaga, wszystkie te ograniczenia obowiązują, o ile zarządca drogi nie zmieni ich odpowiednimi znakami drogowymi. W poniedziałek przypomnienie o bezpiecznej jeździe na drogach szybkiego ruchu odprawia przewodnik drogowy. Jednak pani doktorka przekonała mnie, żebym zamieniła swój bloker pogłębny na Medispira. Jest delikatny, mobilnej, doskonały dla mojej wrażliwej skóry, a przy tym rewelacyjnie pracuje po całej aż 7 dni. A najlepsze jest to, że Medispira to jest dużo pieniędzy. I to jest mniej niż
Jako dietetyk zapytam, czy wie pan, co w organizmie w największym stopniu odpowiada za poziom cholesterolu? Nie wiem. To wątroba, więc z reguły, jeśli wątroba wymaga wsparcia, to należy również dbać o cholesterol. I dlatego poleciłem pani Proliver. Dokładnie. Suplement diety Proliver to jedyny produkt o takim składzie. Dzięki zawartości choliny, karczocha i cykorii skutecznie wspiera wątrobę, a zawarta w nim zielona herbata wspomaga utrzymanie prawidłowego poziomu cholesterolu. Stosując Proliver, uzyskuje pan podwójną korzyść. Proliver na wątrobę i na cholesterol. Mamo, tato, kupuj mi lato! Tylko z nami. Dziecko będzie całkowicie gratis. Już dziś rezerwuj rodzinne wakacje z miłym podróży. Sunday Fun Holidays. www.sunnyfun.pl. Liczba miejsc ograniczona. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie na nowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Wieczne problemy. O, pani Małgosiu, niech pani jej coś powie. Po co te nerwy? Drogie pani, weźcie pozytyw. Zawarty w suplemencie diety pozytywum wyciąg z szyszek miarunko i nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pani Małgosiu, dziękujemy za pozytywum. Cieszę się, że pomogło. Nerwy trzeba oszczędzać. Pozytywum, oszczędź sobie nerwów. Aflofar. Dom wnętrza. Luksusowy magazyn oświetleń inspirujących wnętrz i designie. Dom miesięcznik prezentuje intrygujące aranżacje, pomysły na piękne wnętrza, trendy nowości i relacje ze świata designu. Dom i wnętrze. Zainspiruj się. Rozstałeś się z papierosami. A kaszel palacza pozostał. Pamiętaj, nie wolno go lekceważyć. Po detusan na kaszel dla osób, które rzuciły palenie. Wyrób medyczny detusan łagodzi kaszel i chroni błonę śluzową gardła. Detusan. Uwolnij się od kaszlu. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. 5-7 lipca minęła 11. Informacje Tok FM. Małgorzata Mostowiec. Ustawa o nowej opłacie paliwowej jest już w Sejmie. PiS chce w ten sposób pozyskać środki na rozwój lokalnych dróg. Rzecznik rządu nie przesądza jednak, że oznacza to podwyżkę cen na stacjach benzynowych. Powiemy też o kontrowersyjnym wielomilionowym odszkodowaniu dla Kanadyjczyka skazanego za terroryzm, w tym za zabicie amerykańskiego żołnierza w Afganistanie. Litr paliwa będzie droższy o około 20 groszy. Tak wynika z projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych, który posłowie PiS-u złożyli w Sejmie. Pieniądze z podwyżki mają zostać przeznaczone właśnie na rozwój lokalnych dróg, bo do tej pory szły głównie na trasy krajowe i autostrady. Tomasz Węcka. Tankując na przykład 40 litrów benzyny, trzeba by się liczyć z wydatkiem większym o 8 zł. I zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości i pomysłodawców projektu, stworzenie Funduszu Dróg Samorządowych przyczyni się nie tylko do poprawy komfortu podróżowania po trasach gminnych i powiatowych, ale też do poprawy bezpieczeństwa. To właśnie na nich dochodzi do blisko połowy odnotowywanych w Polsce co roku wypadków. Wzrost opłaty paliwowej o 20 groszy miałby dać budżetowi państwa rocznie około 5 miliardów złotych. Połowa z tej kwoty trafiłaby do wspomnianego funduszu, druga połowa szłaby m.in. na drogi krajowe. Posłowie PiS chcą, by Sejm zajął się projektem nowych regulacji jeszcze w przyszłym tygodniu. Tomasz Węcka, Tok FM. Rzecznik rządu potwierdza to, o czym przed chwilą mówił Tomasz. Rafał Buchanek w rozmowie z Karoliną Lewicką zapewnia, że opłata paliwowa zagwarantuje dodatkowe środki na modernizację dróg samorządowych, ale nie przesądza, że kierowcy przez to zapłacą więcej. Tak jest generalnie zamysł, aby środki pochodzące z opłaty paliwowej wzmocniły przede wszystkim Fundusz Dróg Samorządowych i były przeznaczone w całości na budowę infrastruktury drogowej w gminach, powiatach. Nie boją się państwo gniewu kierowców, którzy będą musieli za paliwo zapłacić więcej? Ale to wcale nie musi wiązać z podwyżkami paliw. Pani doskonale o tym wie. Ale kto zapłaci tych 25 groszy za litr? To wcale tak prosto jedno z drugiego nie wynika. Poczekajcie państwo, już medialnie w drodze próbowały straszyć społeczeństwo, aczkolwiek poczekajmy,
zostanie to przyjęte. Przypomnę, posłowie mają zająć się tym projektem już w przyszły piątek. Na ten dzień wydłużono trwające właśnie posiedzenie Sejmu. Słuchasz informacji TOK FM. W Hamburgu podczas szczytu 20 najbardziej uprzemysłowionych państw świata może protestować nawet 100 tysięcy antyglobalistów. Tylu w mieście w weekend spodziewa się niemiecka policja, a to raczej na pewno oznacza zamieszki po nocnych starciach z policją. Teraz antyglobaliści usiłują przedostać się w okolice centrum targowego, gdzie od dziś obradować będą przywódcy grupy G20. Od wczoraj w Hamburgu spłonęło kilka samochodów i rannych zostało ponad 110 funkcjonariuszy. Teraz odszkodowanie dla byłego więźnia Guantanamo. Omar Kadr został skazany za zabicie amerykańskiego żołnierza w Afganistanie, a rząd Kanady wypłacił mu równowartość 8 milionów amerykańskich dolarów za złamanie jego praw. Sąd nie tylko nakazał wypłatę mu tych pieniędzy, uznał też, że należą mu się przeprosiny. Wyrok ten wywołał wiele kontrowersji. Wdowa po żołnierzu zabitym przez Kadra złożyła wniosek, by przyznane mu zadośćuczynienie przekazać jej oraz rodzinie jeszcze jednego ranionego przez niego żołnierza. Rzecz w tym, że Kadr w chwili aresztowania w 2002 roku miał 15 lat, urodził się w Kanadzie, a do Afganistanu zabrał go powiązany z Al-Kaidą ojciec. Gdy trafił do Guantanamo, był najmłodszym przetrzymywanym tam więźniem i jedyną niepełnoletnią osobą sądzoną po II wojnie światowej za zbrodnie wojenne. Wyrok jego w sprawie zapadł dopiero w 2010 roku, gdy Kadr przyznał się do morderstwa, pomagania terrorystom i szpiegostwa. Dostał 8 lat czasu spędzonego w Guantanamo. Nie zaliczono mu na poczet tej kary. Potem Sąd Najwyższy Kanady orzekł, że w przypadku Kadra naruszone zostały prawa człowieka, bo m.in. pozbawiano go snu i przesłuchiwano bez konsultacji z prawnikiem. Ostatecznie doszło do ugody, na mocy której skazany za terroryzm Kadr otrzymał równowartość 8 milionów amerykańskich dolarów. Petycję, by mu tych pieniędzy nie wypłacać w ciągu 2 dni w internecie podpisało ponad 50 tysięcy Kanadyjczyków. To są informacje radia TOK FM, w nich sport i zachwycające formą Paweł Wojciechowski. Podczas mityngu Diamentowej Ligi w Lozannie nasz tyczkarz pobił stadionowy rekord Polski, zajął drugie miejsce i rozbudził apetyt na medal na zbliżających się mistrzostwach świata. Michał Janczura. Wojciechowski ma generalnie bardzo dobry sezon. Ostatni raz w tak wysokiej dyspozycji był podczas mistrzostw świata w Tygu w 2011 roku, kiedy zdobył złoty medal. Na miesiąc przed mistrzostwami świata 28-letni zawodnik bije swoje rekordy w Lozannie. Podczas mityngu Diamentowej Ligi pokonał wysokość 5,93 i tym samym ustanowił nowy rekord Polski. Ten najlepszy wynik na stadionie i drugi w historii polskiej lekkiej atletyki. Przypomnijmy, że lepszy rezultat należy do Piotra Liska, który w hali uzyskał wynik 6 metrów. W Lozannie Wojciechowski stoczył zacięty pojedynek z Amerykaninem Samem Kendricksem i musiał uznać jego wyższość. Obaj na koniec bez powodzenia próbowali zaatakować poprzeczkę na 6,03. Kto wie, czy ta wysokość nie jest w zasięgu Polaka. Michał Janczura, TOK FM. Za chwilę prognoza pogoda, kolejne informacje w radiu TOK FM o 11.20. Zapraszam. Pogoda. Dziś w Polsce chmury na przemian ze słońcem, do tego może przelotnie popadać na Pomorzu Zachodnim i w Kujawsko-Pomorskim, a w południowej części kraju spodziewajmy się także burzy z gradem. Ostrzeżenia przed nimi wydano dla Wielkopolski, województw lubuskiego, polskiego, łódzkiego, dla Dolnego i Górnego Śląska. Zagrzmieć może również w Małopolsce, na Podkarpaciu oraz w Świętokrzyskiem. W Szczecinie, Trójmieście, Zakopanem 22 stopnie, w Lublinie 23, w Warszawie, Bydgoszczy, Toruniu 24, w Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie 25, w Kielcach, Łodzi, Katowicach 26, a w Przemyśle, Rzeszowie 27 stopni. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Dochodziło w licznych częściach miasta do starć anarchistów z policją. Płynęły barykady. Podczas starć rannych zostało 76 policjantów oraz kilkudziesięciu demonstrantów. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Hamburg. Teraz pogoda dzisiaj w kraju znacznie deszczowa, choć od zachodu na wschód będą przemieszczały się Państwa i moim gościem jest pan Piotr Kostrzewa, muzyk orkiestry Symfonia Wasownia, kierownik artystyczny Chopin University Big Band oraz współzałożyciel i opiekun artystyczny Szymanowski Big Band Warsaw. Dzień dobry. Radio 24. Mówiąc muzyk, mam na myśli kotlarz. No, tak, muzyk kotlista. Muzyk kotlista. Kotlarz raczej ten, który robi kotły. Być może kiedyś taki był zawód. Oczywiście nie te kotły, na którym grał, tylko na przykład ten na pelet. I ta reklama, która jest przy każdym wieście, czyli Kostrzewa kotły na pelet. Ale to nie ja. Myślę, że taki zbieg okoliczności może się odkryć w następne 100 lat. Czyli muzyk kotlista, kotlista, tak dokładnie. Jak się stroi kotły? Stroi się je wbrew pozorom prosto.
do strony wizualnej, bo to jest tylko poprzez naciśnięcie lub zwolnienie pedału, który znajduje się na dole każdego instrumentu. Natomiast no, cała sytuacja w środku kotła jest dość skomplikowana, bo to jest dźwignia, która jest przyczepiona do, za pomocą takich drutów do śrub, które z kolei trzymają membranę. I to wszystko przez naciśnięcie pedału powoduje, że membrana się naciąga albo się luzuje. W tym momencie zmieniamy dźwięk kotła. To jest grupa instrumentów membranofonów tak zwanych, bo jest podział w perkusji na idiofony i membranofony. Membranofony to oczywiście Państwo wiedzą, są wszystkie te, które mają membrany, natomiast idiofony to są na przykład talerze, na przykład ksylofon, wibrafon i tak dalej, czyli te wszystkie sztampkowe instrumenty. Pan to wszystko tak na ucho? Mam 17 lat wie pan nauki do tego zawodu, to do czegoś zobowiązuje. No trzeba mieć słuch niewątpliwie, żeby być muzykiem, a dodatkowo kotlista musi właśnie być wyczulony na różnego rodzaju wyłapywanie dźwięków w hałasie, powiedzmy. Bo trzeba czasami te kotły przestrajać w trakcie trwania utworu. Ale mamy pewne udogodnienia, jest taka wskazówka, która nam określa, powiedzmy, ten główny, to główne przestrojenie, a już następne to są takie detale, które każdy ma gdzieś tam w swoich tajemnicach, tak to nazwijmy. Czy kotlista należy do muzyków uprzywilejowanych, takich jak na przykład pianista, czyli ktoś, muzyk, który nie musi zasuwać na koncerty z własnym instrumentem? No tak, ciężko jest mieć własny instrument z dwóch powodów. Pierwszy na pewno finansowy, drugi z powodu miejsca. Komplet kotłów to jest na ogół 5. Od 32-calowego, dość sporego kotła do 20-calowego, tak zwanego piccolo. Mieć pokój własny to raczej domu. Wytłumione studia jakieś rzadko się zdarza. Zdarza się oczywiście za granicą, bardziej w Polsce. Nie wszyscy koledzy mają kotły, ja nie mam. Ale czasami niektórzy z nas mówią o kotlistach polskich, mają kotły barokowe na przykład. Te kotły są dużo mniejsze i to jest instrument, z którym rzeczywiście można podróżować i to jest taki dość prywatny instrument. Bo to inaczej brzmią? Tak, mają skórę, naturalną skórę. Są dużo mniejsze kadła, czyli te kotły, tak, to co Państwo widzą zawsze w orkiestrze, naciągnięte są, skoro tak jak wspomniałem, mają śruby, które ręcznie się stroi, one nie mają już tego systemu pedałowego, w związku z tym są lekkie, bo to jest, no, nie chcę tutaj jakby używać słów niewłaściwych, ale ten garnek, tak to nazwijmy, jest sam, jest po prostu naciągnięty, skoro ma śrubki na górze i to wszystko, do tego jest tak są naszym zwane palenisko, czyli krzyżak drewniany, który się rozkłada i w ten krzyżak wstawiamy ten klucz. Tam te kotły są używane głównie i zasadniczo do muzyki barokowej. Czasami w klasycyzmie też są wykorzystywane w nagraniach. Jakieś miałem okazję nagrywać z Piotrem Andrzejewskim koncerty, Symfonia Warszawia, jako orkiestra towarzysząca. I Piotrek, ponieważ zawsze bym chciał być kotlistą, poprosił mnie, żeby mógł używać kotłów barokowych. Pożyczyłem od kolegów i na takich rzeczywiście grałem. Czy jest jakiś taki slang muzyków, w którym kotły jakoś się nazywa, nie wiem, jeden z instrumentów, zdaje się jeden chyba z fletów, czy nazywa się, nie wiem, koński termometr na przykład. Kotły to są kotły, no, gary czasami się mówi, ale te gary może bardziej się odnoszą do zestawu perkusyjnego, czyli w muzyce rozrywkowej. Jeśli się skupimy, to czyli Europę podróżując po świecie i po Polsce, oczekuje pan, że jaki zestaw będzie na miejscu? Czy bierze pan swoje w sensie orkiestrowe? Tak, orkiestra ma na własność dwa komplety kotłów i rzeczywiście jest tak, że po świecie
jak zaczynają pracować w Symfonii Warszawy, Symfonia miała własny transport i mieliśmy używać tylko dwóch kotłów wtedy, bo raz tylko dwa mieliśmy, a dwa, żeśmy grali taki repertuar bardziej klasyczny. W związku z tym te dwa wystarczały. I podróżowaliśmy z własnymi instrumentami, ale są sytuacje takie, nie wiem, Japonia, Stany, gdzieś już jak dalej jedziemy, to oczywiście są zamawiane kotły na miejscu. Pan nie znosi tej sytuacji. Wie pan co, zależy gdzie. Ja już tyle się najeździłem, że już troszeczkę wiem, czego się spodziewać. Czy czuć pan Japonii, pan czuje swoje własne kotły? Nie, wręcz powiem panu, że tam dobre instrumenty. Akurat tam się czuję swoją. Natomiast w Stanach na przykład potrafię nastrojać kotły z dziurą na przykład, albo bez jednej śruby, albo mechanizm nie działał. Kiedyś pamiętam, miałem zacząć koncert Beethovena, D-dur skrzypcowy, który charakteryzuje się tym z mojego punktu widzenia z pozycji kotlisty, że jest solo. Pierwszy tak to są cztery uderzenia na dźwięku D. I dopiero wchodzi orkiestra w drugim takcie. No to jest takie słynne solo. Chociaż niektórzy koledzy się śmieją, co za solo w cztery uderzenia. Ale to niech zagrają. To tak się mówi. Natomiast no nie byłem w stanie tego dźwięku znaleźć na tym kotle pod dziurami. I co wtedy? No coś tam wejmęli. Nie, wtedy kontrabasy zagrały te cztery po prostu. Byliśmy z Pendereckim wtedy na turnej i takżeśmy zadecydowali, bo inaczej byśmy nie zaczął koncert. We wspomnianej Biedronce. Czyli i członek sekretariatu banków i ubezpieczeń NSZZ Solidarność. Dzień dobry panu. Bardzo, bardziej dzień chyba niż państwa, kogokolwiek innego, no bo instrumenty są w różnym stanie, że się tak wyrażę. Tak jak wspomniałem, Japończycy naprawdę dają mi pełen komfort i poczucie bezpieczeństwa, bo mają znakomite instrumenty, są wypożyczane z takiej dużej wypożyczalni ogólnojapońskiej, że się tak wyrażę, i tam naprawdę bardzo pielęgnowane są te instrumenty. Są zabierane z powodu tego, czasami, że napotykam na różne. Jest ograniczona liczba osób zatrudnionych. Ludzie składają wypowiedzenia i z tego tytułu robi się bardzo takie próby czy koncert, to pan wychodzi i jest, nie wiem, młodszy kotlista, który wyciera pot, krew. Proszę pana, czekam na młodszego kotlistę po 25 latach. Kiedy ja zdawałem egzaminy pierwszy, ostatni raz w tej orkiestrze, nas tam taki moment, że dyrektor przekonał się do tego, że powinien być jednak ktoś, kto będzie mógł mnie legalnie zastąpić. No, korzystałem z uprzejmości kolegów z innego orkiestra. Nie, młodszy kolegów, co to nie należy tego obowiązku. Są panowie techniczni orkiestry, a moim obowiązkiem jest zadbać o to, żeby złożyć nuty, kotły, nagryć taki reklam, żeby zabezpieczyć membranę. Wtedy panowie, jeżeli długo nie gramy działań, w tym ostatnim procesie, na przykład w sezonie, to pakują tylko to kotły do skrzyp. Zamykane są i są bezpieczne, tam sobie formy stoją. No to czy nie jest tak, że się zdejmuje membranę, nie wymiesza na słońce? Kiedyś może tak robiono, bo były skóry naturalne. Dzisiaj gramy na plastikach, w takim konglomeracie skóry plastiku. Renesans skóra, która teraz wyszła, bardzo jest popularna. Taka troszeczkę udająca skórę naturalną. Gitarzyści czasem sobie przyczepiają różne naklejki, nalepki, jakieś rzeczy. Na kotły chyba nie można, bo to by zmieniło. Nie zmieniłoby, ale no nie wiem, czy pan by chciał oglądać nas z upokrytymi kotłami. Ale myślałem o organie, myślałem o membranie. A nie wolno. Nie, absolutnie membrana musi być troszeczkę za wcześnie w mediach się ukazały informacje dotyczące tych kontroli. I to troszeczkę dla nas jest niekorzystne. Co jakiś czas czyszczona podkłuszy, który się zbiera, no powoduje różne niestety problemy. Nawet krople wody, jak spadną, bo tam po prostu w okresie letnim jest więcej klientów. Też takie były zapowiedzi, tak, że tak się przyczepia sufit. Na przykład jak gramy czasami koncerty na zewnątrz, zdarza się, że jakiś tam wiatr zabije, czy jakiś deszcz i na przykład sama temperatura zmiana wilgotności już powoduje kłopot, a nie daj Boże spadnie jakaś tam kropla wody. Wrócimy do naszej rozmowy po informacjach Radio Tok FM. Informacje już za kilka minut, po godzinie 11:20. Po prostu dzieci na tych kostrzewach, muzyk kotlista, orkiestra Symfonia Warszawie oraz kierownik artystyczny Chopin University Big Band. Pan założyciel i opiekun artystyczny Szymanowski Big Band Warsaw jest państwa i moim gościem.
co pójść na dzień i nie mogę sobie zaplanować po prostu jakiekolwiek opieki nad tymi dziećmi. No właśnie, dobrze pan powiedział o tym oddelegowaniu, dlatego że tak właśnie mówi kierownictwo firmy. To jest oddelegowanie. W związku z tym dostaną te pracownicy na to, dostaną zaszczerowanie, które podatki opłacą, no to może się teraz i tylko do 17 lipca rabat nawet 500 zł dla wszystkich rezerwujących w rynku. Nie spóźni się. Rezerwuj na stronie r.pl. Nie za bardzo jest takim wyjazdem. Z tego tytułu, że niestety, ale na tym wyjazdzie albo gorący tydzień na wybrzeżu z Renault Megane, a może po prostu ja Renault Clio miasta nocą, a ty jak wykorzystasz zaoszczędzone 10%? Nie przegap okazji sezonu. Już dziś odkryj najnowsze modele Renault i skorzystaj z jedynego takiego na rynku kredytu 3 razy 30. Zyskaj aż 10% ceny samochodu. Bez odkrycia takiego to tylko z nowym Renault. Szczegóły w salonach. Teraz już wiemy, jak sprawić, aby podróż samochodem minęła naszemu dziecku bez dyskomfortu lokomocyjnego. Wsadzamy je na przednim fotelu, ustawiamy na dmuch na twarz. Ale przede wszystkim podajemy mu Lokomotiv. Lokomotiv to sprawdzone i bezpieczne rozwiązanie na podróż z dobrym samopoczuciem. Simiber z Rizoma zmniejsza odczucia wymiotnejską uwagi podczas podróży. Olu, jak się czujesz? Zobacz, nie jest zenna i o tym działa. Dobrze, że wybraliśmy Lokomotiv. Pastelki do ssania oraz suplementy diety, drożetki i syropy już dla trzylatków. Lokomotiv nie zastąpiony w czasie podróży. W ciągu dwóch miesięcy wypracować się za 3 miesiące. Wybitne światowe kino, legendarne i młodzi twórcy, premiery, spotkania, kino, pomiarny, z kompozytorskiej psychiki koncerty. Teraz 21 lipca. Skierowuje Transatlantyk. Zapraszamy. Ktoś posiłkuje się tak zwanymi pracownikami tymczasowymi, ale nie ma też na rynku tych pracowników tymczasowych, bo firmy same zgłaszają problem, że nikt się nie zgłasza do takiej pracy. Więc trudno tutaj powiedzieć, czy będzie to ten ostatni miesiąc jako wypłacone jako nadgodziny, czy będzie to zapłacone pracownikom. Naprawdę bardzo nam trudno odpowiedzieć, bo jeżeli chodzi o Jeronimo Martins, to jest bardzo trudna pracodawcza rozmowa. Błysk wieża. Kto się zrobił zdjęcie z ukrycia? Kto się stał pod jej drzwiami? Kiedy Elisa szuka pomocy, nikt jej nie wie, że pod tym czasem on wie już o niej wszystko. Elisa jest za niej trzecia. Trzecia nowa powieść autorki idealnie dla jej przygotowania do kolejnego ostatnich lat. Trzecia Magdy Stachuli do kupienia w salonach Empik i na Empik.com. Jeszcze niedawno cholerę łaciny nie dawały jeździć do momentu, kiedy przyjaciółka poleciła mi o pogardę w obfitości buty na długo. O pogardę. Czasami pracuję po 8, 9, 10 dni pod rząd, bo nie ma ludzi do pracy. A niestety przy takim toku pracy taki pracownik długo nie pokonuje. Więc to się zawsze albo dzwonienie lekarskim, albo wypowiedzenie długo do pracy. Jest rzeczywiście na przykład mniej pracowników, a zniżka 50% naliczy się sama. Więcej www.maj.com/50. Redukowanie etatów na nastawach z powodu tego tłumaczycie, że za dużo ludzi. I to moim zdaniem krytykujemy te ich działanie, bo to był najbardziej fatalny błąd z tej strony, że zaczęli takie działania czynić, co spowodowało, że obciążenie pracą przeszło na pozostałą część załogi. Jeżeli przeszło na pozostałą część załogi, no to pracownik już sobie szukał po prostu innego miejsca pracy, bo twierdzenie idzie od pracowników, że ten zbyt ciężka praca zbyt duże obciążenie fizyczne, jak i psychiczne. Więc poszukiwanie, dzisiaj mamy rynek pracy, nie pamiętam, że pracownik poszukuje sobie za lepsze wynagrodzenie, na czym pracę, na lepsze warunki. No tak, tylko to jest jakaś najlepsza dla nas facetów. A już mam takie pytanie, czy rzeczywiście pan też to odnotowuje, to już wskazywał nieraz sekretariat Handlu Solidarności, że w Polsce mamy taką sytuację, że na metr kwadratowy powierzchni w hiper, supermarkecie, w ogóle w markecie, pracuje na przykład dwa razy mniej pracowników niż w takiej samej sieci, nie wiem, w Niemczech czy we Francji na przykład. No to wyjątkowo inne standardy. Mamy takie sygnały, nawet tej koleżanki 11.21 Małgorzata Mostowiec, zapraszam. Od wczoraj antyglobaliści protestują w Hamburgu przeciwko spotkaniu przywódców 20 najbardziej uprzemysłowionych państw świata. Dziś rano zablokowali kilka skrzyżowań w centrum miasta. Chcą się dostać jak najbliżej strefy, w której obradować będzie grupa G20 i przeszkodzić w szczycie. Takiej informacji, jak to wygląda też w Portugalii, ze względu na to, że nie mamy kontaktu, próbowaliśmy nawiązać kontakt z tamtymi sieciami, z przedstawicielami w ogóle tam działających się w związku zawodowych.
więc trudno nam się tu określić dokładną liczbę osób, ile tam jest zatrudnionych na takiej samej powierzchni. 100 tysięcy antyglobalistów od wczoraj w starcie z nim ucierpiało. 111 funkcjonariuszy spłonęło kilka samochodów. Teraz jeszcze wczorajsze wystąpienie Donalda Trumpa w Warszawie w cieniu gwizdów i obelg wobec Lecha Wałęsy. Zagraniczni goście nie byli w stanie zrozumieć, jak mówi Radiu TOK FM były wiceminister spraw zagranicznych z Platformy Rafał Trzaskowski, co dzieje się na Placu Krasińskich. Gdy amerykański prezydent wspomniał o zasługach legendy Solidarności byłego prezydenta w obaleniu komunizmu, część zgromadzonego tłumu skandowała niewybredne hasła. Przykre było to, że Prawo i Sprawiedliwość na siłę próbowało z tego zrobić imprezę partyjną. No i do tego PiS zwozi tych swoich zwolenników, którzy plują i gwiżdżą na opozycję i krzyczą te swoje niewybredne hasła, ale to jeszcze był w stanie przeżyć. Natomiast no, ta demonstracja niechęci czy wręcz nienawiści do Lecha Wałęsy to naprawdę coś wyjątkowo zasmucającego, czego nikt z gości zagranicznych, którzy byli na tym przemówieniu, nie był w stanie zrozumieć. Przypomnę, że polityków opozycji wczoraj na Placu Krasińskich witano krzykami komuniści. Złodzieje. Słuchasz informacji TOK FM. Szwedzkie wojska dwukrotnie próbują zdobyć jutro gdańską twierdzę bronioną przez Wojska Rzeczpospolitej. Taki jest scenariusz festiwalu historycznego Wisło Łódź. Dzień imprezę organizuje Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, o czym teraz Iwona Wyciślok. W ten weekend do twierdzy Wisło Łódź przybędą grupy rekonstrukcyjne z całej Polski. Zabytkowa fortyfikacja będzie gościć muszkieterów, artylerzystów, polską i szwedzką piechotę tego okresu. Będzie można zwiedzić kwatery dowódcy twierdzy, zbrojowni oraz pracowni alchemika, skorzystać z historycznej oraz porozmawiać z dawnymi rzemieślnikami. Wewnątrz fortu staną kramy z towarami oraz żywnością. W kramach będzie można nabyć m.in. kadzenie wonne przeciwko dżumie, czyli morowemu powietrzu. Trójmiasto, Iwona Wyciślok, TOK FM. Za chwilę prognoza pogoda, kolejne informacje w radiu TOK FM o 11:40. W Polsce dziś chmury na przemian ze słońcem, do tego przelotny deszcz na Pomorzu Zachodnim i Kujawsko-Pomorskim, a także burze głównie w południowej części kraju, ale także w Wielkopolsce lokalnie może im towarzyszyć grad na termometrach od 22 stopni w Szczecinie, Trójmieście, Zakopanem, przez 24 w Warszawie, 25 w Krakowie i Wrocławiu, do 27 stopni w Rzeszowie. Pełne wydanie informacji TOK FM dostępne jest w aplikacji mobilnej TOK FM oraz na stronie tokfm.pl/audycje. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Widać po prostu, że czasami są niezadowoleni klienci, którzy stoją w kolejce.